Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Michał Kujawa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Reżyser, performer, aktor, jajcarz, Batman, licealista. Jak cię określić? Kim ty właściwie jesteś? Kim jestem? Myślę, że jestem takim opolskim performerem, który próbuje wprowadzić do tego miasta trochę polotu i finezji. Tak to znaczy, że brakuje tego w mieście? Znaczy, może nie brakuje, ale jest tego trochę mało i tak ogólnie w Opolu, moim zdaniem, trochę tak mało się dzieje, mało jest takich śmiesznych, sfrajowanych ludzi, a ja po prostu to do tego miasta wnoszę. A pomysłów na robienie, że tak powiem, jaj czy żartów tobie nie brakuje? No nie, pomysłów mam naprawdę sporo, tylko właśnie kwestia gorzej z tym nagraniem, bo na przykład ja też mam szkołę, mój kamerzysta ma w tym roku maturę. I tak ciężko czasami się po prostu zgrać, żeby coś nagrać, ale jakoś dajemy radę, te filmy ciągle powstają. To powiedz, od czego się zaczęło pierwszy taki żart, joke, który zrobiliście? Pierwszym naszym takim żartem był śpioch, którego no niestety teraz już nie można zobaczyć, bo wyszło to jakby na miarę tych teraźniejszych filmów, wyszło to dosyć no tak słabo, ale na pewno do tego wrócimy, powtórzymy tą akcję, dodamy może jakieś nowe. I jakby pomysł wziął się stąd, żeby właśnie zrobić coś śmiesznego, nie wiem, to samo co robi Wardęga w Warszawie, czy... Czyli dla tych, którzy nie wiedzą, ten, który się przebiera na przykład za Spidermana. Tak, dokładnie, to właśnie ten człowiek, czy na przykład Remy Gaillard we Francji, no a ja takie coś robię w Opolu. Na czym polegał ten śpioch? Śpioch polegał na tym, że kładłem się w śpiworze, w piżamie, w różnych takich dziwnych miejscach w Opolu. Była to na przykład galeria handlowa w centrum, rondo koło dawnego, co nieco, czy nie wiem, dworzec PKP. No, po prostu taki humorystyczny. I patrzyłeś na reakcję ludzi? No tak, patrzyłem. I jakie były? No, ludzie się tak śmiali, dziwili. Pamiętam, jeden kierowca na rondzie tak się zatrzymał aż i zapytał, co się dzieje, co ja tu robię w ogóle. Było to bardzo pozytywne. Powiedziałeś, że chcesz się po prostu zdrzemnąć. Tak, że po prostu śpię. Dobrze, później był sprint? W międzyczasie jeszcze był Batman, to był taki dosyć duży film, duży projekt. I właśnie potem były po Batmanie, był jeszcze Publiczna Toaleta była, był Sprint i tam inne filmy. To zatrzymajmy się przy Batmanie. Przebierałeś się za Batmana i, że tak powiem, pomagałeś w różnych życiowych sytuacjach. Dokładnie, w mieście, na przykład podnosiłeś barierkę policjantom wjeżdżającym do komendy. Tak. Tutaj też była właśnie taka jedna akcja, czy na przykład pchałem autobus z przystanku. Takie ogólnie pozytywne akcje też. A ludzie na przystanku jak na to reagowali? Albo policjanci przy tej barierce? Policjanci wtedy, pan policjant, pamiętam, to taki był dosyć też zdziwiony na pewno, ale tak poszedł do tego neutralnie. Spisał moje dane i powiedział, że żebym więcej się tu nie pojawiał. No ale no, nie wiadomo, tam się pojawiałem, były kolejne akcje. A to ten sketch z Batmanem, on ma jakieś, nie wiem, głębsze przesłanie ideologiczne? Myślę, że to pozostaje tylko taka właśnie kwestia humorystyczna, żeby ktoś, kto ogląda to w internecie, potem mógł się przez chwilę chociażby zaśmiać i ogólnie tak. Sprint polegał na tym, że w trakcie biegu chyba na 100 metrów tak. Wskoczyłeś na bieżnię przed zawodników i wygrałeś ten wyścig. I wygrałem wyścig, pobiłem rekord świata w biegu na 100 metrów, no ale jakby na tym żarty się skończyły. Wynik został uznany? Oj, nie wiem, bo ja niestety stamtąd wybiegłem. A właśnie teraz tak sobie myślę, że żałuję. Mogłem jednak tam zostać i na przykład wbiec na podium. No ale to jeszcze w tym roku będzie i na pewno będą te zawody, więc na pewno się pojawię, to już zapowiadam. Chcesz odebrać medal. Tak, który mi się należy. Dokładnie właśnie. No, ale to się ten sketch dla ciebie źle skończył. No jakoś tak, źle się skończył po pół roku. To w sumie szkoła. No niby nie, ale ja wiem, że to szkoła wniosła tam pozew tam na policję, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa czy tam wykroczenia i skończyło się sądem, dostałem wyrok 20 godzin prac społecznych, które już odpracowałem, więc... I co robiłeś w ramach tych prac społecznych? Było to takie sprzątanie w MZK, sobie wybrałem akurat miejski ten zarząd komunikacji
I tam takie prace porządkowe, sprzątanie, zamiatanie, jakieś czyszczenie autobusów i tak dalej. Czyli po lekcjach w liceum chodziłeś do MZK, tak? No tak, to było też robiłem trochę w ferie jeden dzień, potem też jeden weekend, tak. No jakoś to... I to było na poważnie, tam sobie jaj nie robiłeś? No nie, tak? Nie, no to tutaj absolutnie to był wyrok, który trzeba było odpracować, więc tutaj nie, żart nie był, że żadnych żartów nie było. A to była twoja szkoła, która się zdenerwowała na ciebie? Czy no tak, bo tam był też taki jeden żart sobie zrobiłem w szkole z nauczyciela pewnego i po prostu jakby szkoła się chciała jakoś odegrać, no i pach. Aha, nie miała szkoła poczucia humoru akurat. No właśnie, no niestety dyrektor. Z tego powodu problemy jakieś w szkole z nauczycielami, czy tak powiem przeszło? Teraz już nie, chociaż no tak mi się wydawało, może niesłusznie, ale no niektórzy nauczyciele tak jakoś tak nie darzyli mnie sympatią po prostu. Za te żarty, które robię. Ale nie, no teraz myślę, że tam już wszyscy wiedzą, prawda, że w szkole to ja robię te filmy i to jakby nie, no nauczyciele już jakby się przyzwyczaili też do tych filmów. Następny numer, który dosyć szerokim echem się odbił, to że tak powiem robienie jaj z policjantów i spray z powietrza. Tak, to był faktycznie dosyć duży przedsięwzięcie. Czyli udawałeś, że malujesz miejsca, które są już pomalowane, tak? Tak, bo policjanci dali się wkręcić. Tak. Sprężone powietrze, jak wiadomo, żadnych takich szkód nie czyni, tylko chodziło po prostu o zwrócenie uwagi policjantów na sprawdzenie ich też reakcji po prostu. Nie? I reagowali, widząc, że... No tak, jedna pani szczególnie zareagowała, aż mnie tak prawie przetrąciła na ziemię, potem do radiowozu, no ale to właśnie pokazało, że policja jednak reaguje, policja nie śpi. To było również. I co, jaka była później reakcja policjantów, jak się dowiadywali, że... Znaczy, jak im tłumaczyłeś to, że to nie jest farba, tylko sprężone powietrze? Niektórzy już jakby mnie znali, kojarzyli. No i tak się śmiali, no powiedzieli, że panie Kujawa, znowu nas pan wkręca. No ale ogólnie to reakcje były pozytywne. No. Czy jesteś znany już o polskiej policji? No jakoś mnie tam rozpoznają, no myślę, jak jedzie jakiś radiowóz, to ja też tak kątem oka patrzę, kto prowadzi i akurat sobie kojarzę tą osobę, że tą panią tu wkręcałem, tego pana tu. No i takich trochę kojarzy. Ale nie boisz się tego, że wkrótce będą taki zamętniali na twoje, tak właśnie, powiem, właśnie tego ekscesy, się boję. Właśnie tego patrz, Kujawa, no to jedziemy. Właśnie tego się boję i że tak nie będą potem wychodzić. Dlatego też jakby nie chcę też tu za dużo prowadzić akcji z policją, bo jednak Opole to nie jest takie duże miasto i policjantów nie jest tak dużo jak w tych większych. No ale może niektóre akcje będę robił na przykład poza granicami Opola, żeby ci policjanci mnie tak nie znali i nie kojarzyli. Przygotowujesz teraz jakiś nowy? Tak, nowy żart jest już na ukończeniu. Dostałem do nagrania jedna akcja jeszcze. Dlatego myślę, że w tym tygodniu spokojnie pojawi się na moim kanale. I nie chcesz jeszcze powiedzieć, co to jest? Wolę, żeby widzowie zobaczyli to jakby przed komputerem, usiedli spokojnie, zrelaksowali się i obejrzeli. Był jeszcze jeden numer, w trakcie którego zostałeś poturbowany przez wkręcanego. Tak, było coś takiego. To chyba panu chodzi o gimnazjalistów, policyjną prowokację gimbusów. No tak, tutaj reakcja była dosyć taka niespodziewana. Ja się nie spodziewałem, że ten chłopak mnie tak przewróci. Chciałeś, generalnie proponowałeś, prosiłeś o pomoc jakby w zakupie czegoś do jarania. No tak, można tak powiedzieć. I chłopak naprawdę już próbował tam jakieś kontakty mi znaleźć, próbował dzwonić gdzieś i nagle ja mu powiedziałem, że w 11 do 00, on to skojarzył pewnie z policją i dlatego przewrócił mnie na ziemię i uciekł. No to faktycznie reakcja dosyć taka niespodziewana. Czyli jeszcze jakieś takie, że tak powiem, obrażenia, niemiłe przypadki miałeś w trakcie? No właśnie teraz do kręcenia tego nowego filmu w niedzielę była taka dosyć też niespodziewana reakcja takiego pana, który nas zaczepił, tam kamerzystę Michała zaczął popychać, szarpać, wywiązała się mała taka bójka, skończyła się policją, ale na szczęście żadnym mandatem. A ile razy cię już policja spisywała? Oj, ja już no, nie liczę naprawdę, ale no sporo razy na pewno. Dobra, to gdzie będzie można obejrzeć najnowszy filmik jeszcze w tym tygodniu? Oczywiście na moim kanale na YouTubie, zapraszam do subskrypcji i też na fanpage'u na Facebooku będzie na pewno link do tego. Polecamy, na pewno będziemy obserwować. Dziękuję za rozmowę. Michał Kujawa, opolski Batman. Warszawa ma Spidermana, niech mamy Batmana. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.